Marszałkiewicz i na KHPL znajdujemy się we Wrocławiu w hali Orbita, tuż po oficjalnej ceremonii ważenia przed galą FEN26, a jest z nami Marcin Krakowiak. Witam serdecznie. Witam również. Jak długo trwały te przygotowania, więc czy w tak krótkim okresie da się zrobić na tyle dużo pracy, aby jutro wyjść pewnym siebie? Zrobiłem, uważam, tak dużo, jak było to możliwe. Na dobrą sprawę mówię, 3 tygodnie dowiedziałem się przed galą o potencjalnej walce. Natomiast już byłem w jakimś okresie przygotowawczym, bo raptem parę tygodni wcześniej też miałem walkę na gali Virtuos Challenge w Olboszu. W takim razie o wagę zapytam, no bo to jest też ten mankament, na którym trzeba sobie jednak poradzić i jak się ma mało czasu, to tyle, o ile game plan się da ułożyć. Jak jest się w treningu, to też można to zrobić, no ale jak chodzi o wagę, no to są rzeczy, które czasami się przeskoczyć nie da. Tak, przy czym tutaj limit wagowy jest podwyższony i ja jestem zawodnikiem kategorii 77 kg i pewnie gdyby taki limit byłby mi zaproponowany nawet na te 3 tygodnie przed walką, też bym go wypełnił. Natomiast tutaj walka jest zakontraktowana w catchweightie 86 kg, więc z tej wagi robiłem bardzo niewiele. Chociaż taki plus, że mogłem sobie powiedzmy w tej diecie tych kalorii podrzucić więcej, tak? I te przygotowania były bardziej znośne. Wchodzisz za bardzo medialną postać. Nie chcę powiedzieć, że Paweł miał ten fight card medialnie ciągnąć, bo nie, bo jakby celowo został zestawiony ze zawodnikiem, którego nie można nazwać freakiem. No mówię oczywiście o twoim przeciwniku jutrzejszym. Więc powiedz, czy w ewentualnie, no bo ty oczywiście zakładasz jutro zwycięstwo, no nie ma innej opcji. Jakbyś tak nie zakładał, to by cię tutaj nie było. Jak padnie propozycja Pawła Trybsona Trybały po jutrzejszym potencjalnym zwycięstwie, jesteś zainteresowany taką walką? Myślę, że jak najbardziej. Pytanie tylko o limit, tak? Bo kategoria półciężka to nie jest moja kategoria, tak? 93 kg, no ja naturalnie ważę o wiele mniej, więc wszystko kwestia limitu. Natomiast jestem jak najbardziej otwarty na wszelkiego rodzaju propozycje, ale póki co jest robota do zrobienia i skupiam się na jutrzejszym pojedynku. Nie jesteś debiutantem w Fenie. Jaki był plan na Ciebie dalej? No bo łączysz gdzieś starty w Virtuos Challenge troszeczkę w Fenie. Kiedy miałeś się bić, czy było wiadomo? Czy ewentualny potencjalny start na początku przyszłego roku również wchodzi w rachubę? Czy wszystko zależy od tego, co się wydarzy jutro? Jakie są ustalenia z Pawłem, z Fenem? Kontrakt z Fenem obowiązuje na 2 walki lub rok czasu, przy czym to jest moja 2. walka, więc kontrakt będzie wypełniony. Co dalej? Zobaczymy, pewnie usiądziemy, zaczniemy rozmawiać i zobaczymy, jak to dalej się potoczy. Natomiast na pewno będę chciał jeszcze w tym roku 1 walkę stoczyć. Myślę, że to będzie grudzień, początek grudnia. Możemy coś zdradzić więcej? Na razie wolałbym nie. W takim razie twój rywal. Trzeba przyznać, że no, Radek Paczuski został rzucony na dość głęboką wodę, ale poradził sobie z tą głęboką wodą, wypłynął i pokazał się jako zawodnik przechodzący z jednego sportu do drugiego naprawdę bardzo dobrze i nie zakończy tak jak większość fighterów tego w minutę, dwie, tylko przewalczył cały dystans, pokazał kondycję, ale pokazał też dużo mankamentów w mojej opinii twojego rywala. Czy walka z Radkiem, właśnie zawodnikiem takim doświadczonym, daje największy materiał, czy wręcz przeciwnie, im trudniejszy rywal, tym łatwiej wyciągnąć te błędy, słabe strony twojego jutrzejszego przeciwnika? Ja myślę, że ogólnie walki na pełnym dystansie dają bardzo dużo materiału, tak, do analizy i tego, jak zawodnik zachowuje się przez pełne 15 minut. Tak. Najświeższą walką, najświeższym materiałem do analizy jest ostatnia walka Jarka z Piotrem Walawskim i myślę, że dość szczegółowo ją z trenerami przeanalizowaliśmy. Dobrze, w takim razie powiedz, czy na ten ostatni moment, bo wiemy, że bilety zeszły już bardzo dobrze, czy na ten ostatni moment dało radę jakichś fanów twoich namówić, aby jutro jednak z tej strony, twojej strony nie było na trybuna głucho? Jak najbardziej, jeździ za mną dosyć spora grupa kibiców, tutaj też na Fenie we Wrocławiu jest o tyle komfortowa sytuacja, że bijemy się w dwóch razem z moim kolegą klubowym Adrianem Bartosińskim, więc mamy jakby wspólne grono osób, które będą nas dopingować. No w takim razie to, no ja Ci życzę przede wszystkim zdrowia, bo wiadomo jaka aura pogodowa się aktualnie znajduje, także najważniejsze, żeby jutro była forma życia. Jest wielu zawodników, którzy wskakują na ostatni moment i tak sobie właśnie najlepiej radzą, także też tego Ci życzę, abyś był jutro z tego występu zadowolony, no i dał show, no bo jutrzejsza karta zapowiada się bezbłędnie. Wrocław zawsze są najlepsze gale Fenów roku, także co, ja Ci dziękuję za poświęcony czas i za wywiad i do jutra. Również pozdrawiam. Dzięki.